Cześć! Słuchajcie, dawno nie widziałem tylu osób wychodzących z seansu co na Megalopolis. W pewnym momencie wręcz zacząłem mieć obawę, że zostanę sam na sali, ale na szczęście kilku dzielnych śmiałków pozostało razem ze mną do końca tego mm, jakże interesującego seansu. Słuchajcie, jeśli zdecydujecie się pójść do kina na ten film, to ja tutaj widzę trzy opcje. Pierwsza: dołączycie do osób, które. Uciekają jak najszybciej skina po kilku scenach i nie chcą mieć z tym filmem więcej nic do czynienia. Druga opcja: potraktujecie go jako swego rodzaju guilty pleasure. Mamy tego Kopole, który lata świetności reżyserskiej ma już dawno za sobą, stworzył swoje wymarzone, ambitne dzieło. No nie do końca mu to wyszło, ale można trochę się tam pośmiać w duszy i yy, po, po, wiecie tak, tak żartobliwie całość potraktować i zostaniecie do końca seansu. Trzecia opcja jest taka, że dacie się ponieść filozoficznie nurtowi Kopoli i zaczniecie dekonstruować każdą z tych scen i odkrywać dziesiątą metaforyczną warstwę w każdej kwestii dialogowej. Taką opcję też zakładam. To są te trzy, te trzy rozwiązania. Po obejrzeniu tego seansu przyszły mi do głowy dwa takie porównania, jakże ambitne. Muszę przyznać, że jestem z nich bardzo zadowolony. Pierwsze z nich. Wiecie, jest tak czasami, że gdy jest ktoś niezwykle znany, bogaty i zrobi coś głupiego. To kilka, sporo osób nazwie go ekscentrykiem. Natomiast gdy tą samą głupotę zrobi osoba zupełnie nieznana, to nazwiemy go idiotą. W przypadku tego filmu jest troszkę tak, że mamy cały czas świadomość, że zrobił to Coppola. Ten mistrz. I mimo że to oglądamy, nie wierzymy dosłownie w to, co widzimy na ekranie, ale gdzieś tam się cały czas doszukujemy jakiejś, jakiejś, wiecie, właśnie tej czwartej, piątej warstwy metaforycznej, doszukujemy się tej symboliki, staramy się, wiecie, tak, tak, staramy się dociec w tym jakiejś, jakiejś wyższej wartości artystycznej. To jest to pierwsze podejście, pierwsze porównanie. Drugie porównanie jest takie, że słuchajcie, ja chodziłem, e, studiowałem filologię polską. E, sporo rzeczy dziwnych przeczytałem i sporo rzeczy przeanalizowaliśmy na wykładach razem z profesorami. I czasami było tak, że, wiecie, mamy jakieś dzieło, które jest niezwykle proste, od razu widać, o co autorowi chodziło, no ale wykładowca się na zajęciach rozpływa i doszukuje jakiejś, weź, wiecie, czwartego dna w tych wersetach, e, doszukuje się jakichś narzędzi, które można użyć do zinterpretowania tego tekstu. No ty tak siedzisz i myślisz, ej, no przecież tu wszystko jest jasne, po co, y, wiecie, analizujemy na dziesiątą stronę jeden wyraz? No ale na tym polega często analiza literacka na filologii polskiej. I pod po podobnie jest z tym dziełem, że Oglądamy to, wszystko jest tak mega proste i banalne w swoim przesłaniu, ale gdzieś tam może coś yy, jest ukryte, jakieś, coś, jakaś głębia w tym wszystkim. Ten cały film to jest jedna wielka realizacyjna porażka. Ale cały czas mam, jest, te, jest takie wrażenie, tru, trudno się o tym filmie opowiada, słuchajcie. I, ja, jeśli się zmierzy, zdecydujecie z nim zmierzyć, to yy, dowiecie się dlaczego. Bo cały czas mam, mam takie wrażenie, że kopola, Chciał stworzyć coś takiego przełomowego audiowizualnie i narracyjnie, że ja sobie po prostu wyobrażam go w tym momencie, pracującego lata nad tym scenariuszem i tak sobie pisze te kolejne sceny i myśli ale ja teraz dowalę, ale ja coś zrobię genialne, ale to będzie mocne, mm, ale to siądzie, nie? I pisze, pisze. Potem wpadają na plan zdjęciowy, tutaj zróbmy to tak, tak. Nikt nic nie wie o co chodzi. Aktorzy nie wiedzą w ogóle o czym mówią w tych scenach dialogowych. Swoją drogą e, w wywiadach mi się tak obiło o, o, o oczy, że podobno ci aktorzy nie wiedzieli za bardzo co w ogóle grają na planie tego filmu. Ale, ale wiecie, on tam wpada Swoją wizją artystyczną, widzi w swojej głowie to, 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 to przełomowe dzieło, nie? A, a realia, no, realia są jakie są. Ja, ja po prostu jestem w stanie sobie wyobrazić osoby, które będą, może tak, jakby to nazwać, nadinterpretowywać to dzieło. Um, i, I nie twierdzę, że to będzie coś złego. W sensie, każdy odbiór tego filmu jest waszym prywatnym odbiorem, i jeśli w tych scenach doszukacie się tej głębi o której ja teraz opowiadam, to spoko, jakby nie ma w tym nic złego, ja tego nie krytykuję, bo to są filmy, nie? żeby każdy znalazł w nich coś, coś swojego. Ale ja naprawdę mam przed oczami tego kopole, który widzi to, 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 ten majstersztyk, który tworzy, ale jego tutaj w ogóle nie ma. Te sceny są tak nadbudowane audiowizualnie, tu jakieś przenikające się ujęcia, tu jakieś pojawiające się twarze, jakieś wtręty montażowe, to oglądamy to i mi... mi, mi ja, ja widzę, że to w ogóle nie ma sensu, ale ja... ja Mam przed oczami tego kopole, który ten sens w tym widzi jakiś głębszy, swój, jedyny, sobie tylko znany. To jest niesamowita jazda, ta, ta produkcja to jest coś, coś niesamowitego. I tak, z punktu widzenia realizacyjnego to jest bardzo źle zrobiony film. Kwestie dialogowe są niesamowicie słabe. Bardzo źle zagrane według mnie i ja dosłownie widziałem tam sytuacje, w których ci aktorzy no, nie czują się komfortowo z tym, co, z tym, co mówią. Znaczy, okej, okay, ja nie staję z nimi na planie zdjęciowym, mogę się mylić, ale wrażenie z ich gry jest takie, że oni naprawdę się gubią, że oni nie wiedzą, do kogo grają niemal, że co grają tak naprawdę, co te kwestie dialogowe mają przekazać. Film jest również bardzo źle zmontowany. Nie mówię tutaj. W pewnym momencie tak gdzieś od, od, od środka, mniej więcej, od połowy, ten film daje się troszkę montażowo tak ponieść, że mamy, wiecie, kilka ujęć w jednym, te przenikania się, jakieś takie zabawy montażowe. I mimo że one są zrobione dość topornie, troszkę, troszkę tak jakby student zajawił się After Effectsem, czy jakimś programem montażowym i zaczął, wiecie, wrzucać kilka ujęć na jeden kadr tutaj zabawa tymi ujęciami, to troszkę ma taki sznyt, ale. Okej, okay, nawet to jestem w stanie kupić, ale gdy mówimy o takiej konstrukcji montażowej zwykłych scen, to ja się po prostu źle ogląda. Mamy niezdarne cięcia, przełamania osi 180 stopni. Mamy kąt plany na jakieś osoby, które w ogóle nie uczestniczą w jakiejś dyskusji, ale nagle się ktoś pojawia, wrzuca jakieś jedno zdanie, jeden tekst, nie wiadomo skąd, wracamy do kolejnej wymiany zdań. To się w ogóle to się, to, 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 strasznie szarpane, strasznie rwane. Trochę tak jakby. Nie do końca ekipa wiedziała, co konkretnie daną sceną chcą pokazać. Ograli różne tam kwestie, różne kąty padania kamery, i potem w montażu starano się coś z tego zmontować. Takie wrażenie na mnie sprawiały te sceny. Poza tym uważam, że jest ten film mocno słabo poświecony. W sensie przez cały czas miałem wrażenie, że mam do czynienia troszkę z teatrem. Na to wpływ miała zarówno inscenizacja tych scen sposób prezentacji kwestii dialogowych, jak i właśnie sposób oświetlenia tych lokacji. One są świecone niesamowicie teatralnie, telewizyjnie. Nie mamy w ogóle separacji między tłem a postaciami, nie mamy budowanego nastroju tym światełkiem. Wszystko jest takie sztuczne, takie płaskie oświetleniowo. To powoduje, że mamy wrażenie, że mamy do czynienia z teatrem. I tak jak jeśli chodzi o inscenizację tych scen, sposób napisania dialogu może był taki zamiar Kopoli? Nawet na początku mamy ten film nazwany trochę, że to jest baśń, czy bajka baśń, takie, takie słowo pada, nie? tak jakby on troszkę określał nam gatunek, z którym mamy do czynienia. Ja to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale przez to, że jest to tak nieporadnie oświetlone i wy, wy, zaprezentowane, skomponowane w tych kadrach, to mnie to raziło i mi się źle te sceny oglądało dodatkowo. Coś nie tak było według mnie z postprodukcją dźwięku, jeśli chodzi o kwestie mówione. Miałem wrażenie, że bardzo często na, na te kwestie w postprodukcji jest nałożone takie lekkie echo. Tak jak z punktu widzenia artystycznego, może jestem w stanie to zrozumieć, że nałożenie tego echa miało w jakiś sposób zaakcentować, nie wiem, potężne pomieszczenia. Wiecie, jakieś filary pnące się do góry, jakieś sklepienie wysokie. Wiecie, żeby zaakcentować ten ogrom tych przestrzeni, powiedzmy, nie? że jesteśmy w dużej lokacji, to to echo się niesie, tak? Że jak mówimy, to słychać. Nasz głos jest za, z, zabarwiony tym pogło, pogłosem. Ale przez to, że było to tak często dostosowane, to ja miałem wrażenie, że ten dźwięk jest nieporadnie nagrany. To wszystko składało się na taki pakunek, który jest niewdzięczny, nieprzyjemny w odbiorze, mało filmowy. Mając Kontakt z czymś takim, dodatkowo z historią, która tu praktycznie w ogóle nie istnieje, ze słabym montażem. Ja się nie dziwię, że ludzie wychodzili z sali kinowej, że to do nich nie trafiało, że nie potrafili, potrafili się przedrzeć przez tą warstwę tej właśnie nieporadności realizacyjnej. I nie dziwi mnie, że ludzie wychodzili z kina. Jednak na swój sposób jestem w stanie zrozumieć, jeśli ktoś będzie widział, starał się odnaleźć w tym filmie coś więcej. Ja tutaj mówiłem tak ironicznie, żartobliwie, złośliwie o tych dziesięciu warstwach metaforycznych, tych symbolice, którą na siłę można tutaj szukać. I tak jak jest to mój taki trochę złośliwy przytyk, tak w jakiś sposób jestem w stanie zrozumieć, że można smakować niektóre sceny w tym filmie od tej strony i ten sens może cieszyć. Jeśli nie będzie nam ta warstwa realizacyjna przeszkadzała, o fabule tutaj nawet trudno mi coś opowiedzieć, bo tak jak mamy tu zarysowaną w pewien sposób pewną przewodnią oś fabularną, to ona nie jest prowadzona w interesujący sposób, nie jest akcentowana. Wszystko, wiecie, wszystko jest tutaj skryte w tym. W tej, w tej nieporadności, w tych rozleczonych dialogach, yy, dziwnym montażu, w tym wizualnym chaosie, wydobywającym się gdzieś z wnętrza kopoli, który chciał właśnie bardzo ambitnie do tego podejść. I to, 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 ta jego ambicja połączona z tą nieporadnością przykrywa całą oś fabularną praktycznie. A widzicie, jeszcze od strony realizacyjnej mocno nie przypadł mi do gustu color grading, ale tak jak sam wspomniałem, to jest kwestia gustu. Ten taki mocno czerwony zafarb, który jest rzucony na wszystkie, a przynajmniej na większość kadrów, no, totalnie do mnie nie trafił i wydawał mi się po prostu brzydki. Niespecjalnie lubię czerwony, mocno czerwony kolor, a tutaj zdecydowanie i w cieniach, i w średnich tonach, i w wysokich. W jaśniejszych partiach obrazka ten intensywny czerwony za zrzucony i po prostu do mnie to osobiście nie trafiło, no i to też spowodowało, że trochę się męczyłem oglądając ten film. Ten film się ogląda troszkę tak, jakbyśmy dali stud takiemu studentowi filmówki, albo nawet osobie, która amatorsko sobie kręci filmy, gigantyczny budżet. I ta osoba wymyśliła jakąś pasjonującą według mnie historię, wykorzystała ten budżet do właśnie zbudowania tych lokacji, zatrudnienia zdolnych aktorów, jednak nie posiadała umiejętności, żeby odpowiednio ten budżet. I ten przepych, tą skalę wykorzystać. Dziwnie się czuję, stosując tego rodzaju porównanie w kontekście Copoli. Gościa, który dał nam Ojca Chrzestnego, gościa, który dał nam Czas Apokalipsy, który zdecydowanie no, lata swojej świetności ma za sobą i potrzebował wyraźnie jeszcze położyć taką kropkę nad i, nie? Chciał się jakoś spełnić jeszcze artystycznie. Ja z tym w ogóle nie mam problemu. Jakby, w sensie, ja się cieszę, że on zrobił ten film, że on jest w kinach, że można go obejrzeć, prawda? Jak gdyby nie krytykuję tego twórcy, że wiecie, że chciał jeszcze coś od siebie dać naszej branży, że chciał jeszcze raz, spróbował jeszcze raz zabłysnąć. W mojej ocenie się to nie udało. Jest to na pewno bardzo interesujące doświadczenie, jednak ciężkie do strawienia. Bardzo jestem ciekawy, jeśli pójdziecie do kina, bardzo jestem ciekawy waszej opinii i piszcie w komentarzach, czy, czy zgadzacie się ze mną, czy może ten film jakoś was zainteresował, ale jestem bardzo ciekawy, że jeśli jesteście zauroczeni tym filmem, to napiszcie dlaczego. Mm. Z ogromną przyjemnością poczytam Wasze komentarze, bo ten film jest mega specyficzny. Tego mu odmówić nie można. Ale uważam, że jeśli trafi, to do mała, bardzo małego procenta osób. Więc słuchajcie, idźcie do kina na własną odpowiedzialność, bo Koopola pojechał po bandzie. Nie do końca chyba w sposób, na którym mu zależało. Trzymajcie się.